Budowa trwała blisko rok, ale efekty widoczne są gołym okiem. Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło przy ulicy Starokomli budowę dwóch budynków, w których znajdują się po 24 mieszkania. Mieszkańcy dosyć długo czekali na oddanie tych budynków. Zapotrzebowanie było duże, bo praktycznie na te mieszkania startowało trzech na jedno mieszkanie. Także chętni byli, są cały czas, także no, potrzeby są duże mieszkaniowe w Lęborku. A tak jak widzicie Państwo, to dwa ładne budynki żeśmy oddali, czyli praktycznie te osiedle, no, Syrokomli można je tak nazwać, zostały jakby zamknięte. Także... Ile teraz zostało oddanych mieszkań? W tej chwili oddaliśmy dwa budynki, 24 mieszkania. Czyli łącznie 48 mieszkań tutaj na tym osiedlu. Mimo że mieszkania nie są na własność, budownictwo to cieszy się dużym wzięciem. By je otrzymać, lokator musi wpłacić sporą kaucję, na przykład na kawalerkę około 36 tysięcy złotych. Czynsz za jeden metr kwadratowy wynosi tu około 7 zł, a procedura otrzymania mieszkania nie jest skomplikowana. Należy złożyć do nas wniosek. Warunki są praktycznie są dwa. To nie można mieć tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Lęborka, no i posiadać dochód. Dochód, czyli praca, renta, emerytura, mieć konkretną działalność gospodarcza, dochód, udokumentowany dochód, po prostu jest komisja, która później rozpatruje te wnioski, ustalamy minimalny dochód na jedną osobę w rodzinie, maksymalny ustala ustawa i wnioski są tak rozpatrywane i mieszkania są przydzielane. Także dochód generalnie i brak tytułu prawnego do innego lokalu. Nowo wybudowane bloki to budynki jednoklatkowe. Parter przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia w mieszkaniach trzypokojowych mają około 53 m2 powierzchni, zaś jednopokojowe około 34 m2. Ogólna estetyka i solidność wykończenia z pewnością spowodują, że znajdą się nabywcy kolejnych mieszkań, a plany budowy następnych budynków już są. W tym roku przymierzamy się do rozpoczęcia nowej inwestycji na osiedlu Sportowa na ulicy Łasaka. To są 32 mieszkania. W przyszłym roku, jeżeli zainteresowanie będzie dalej takie duże, kolejne budynki na Łasaka. No i tak jak tutaj może widać, akurat nie wiem, jak czy kamera pokaże, i również z burmistrzem uzgadnialiśmy termin, że weszlibyśmy dalej w Syrokomli w tą stronę. Tu jeszcze śmiało wejdą trzy ładne te budynki tego typu. Na uroczystości przekazania lokali pojawili się radni miejscy zainteresowani tym, jak prezentują się owe budynki. Trzeba przyznać, że jest na co popatrzeć i należy się spodziewać kolejnych tak udanych inwestycji w Lęborku.